Odmiana rzepaku populacyjna czy hybrydowa? Rozmowa z ekspertem. Dzień dobry. W naszym studio gościmy eksperta z firmy Rakt Semences Polska, pana Grzegorza Litwina, z którym porozmawiamy na temat wyboru odmiany rzepaku ozimego. Rolnicy co roku mają twardy orzech do zgryzienia, stojąc przed wyborem odmiany hybrydowej lub populacyjnej. Dlatego poprosiliśmy eksperta o radę. Panie Grzegorzu, czy może pan jako specjalista powiedzieć naszym słuchaczom, jaką odmianę rzepaku ozimego wybrać? Jak co roku rolnicy stoją przed wyborem zakupu odmiany rzepaku ozimego, wybrać populacyjną czy wybrać hybrydową. Wybierając odmianę populacyjną, nie mamy pewności co do wysokości plonu, jaki osiągniemy dzięki tej odmianie. Nie mamy także pewności co do stabilności odmiany populacyjnej. Panie Grzegorzu, jak zatem plonują odmiany populacyjne? Odmiany populacyjne zazwyczaj plonują około 20% niżej od odmian hybrydowych. Wybierając odmianę populacyjną, likwidujemy sobie elastyczność związaną z terminem siewu danej odmiany rzepaku ozimego. Dlatego warto postawić na odmiany hybrydowe, które cechują się większą stabilnością plonowania, wyższą mrozoodpornością, tolerancją na choroby. Jaką odmianę hybrydową pan poleca? Jedną z takich odmian w portfolio firmy Rakt Semences Polska jest odmiana RGT Jacuzzi. Głównymi zaletami tej odmiany, oprócz wysokiego i stabilnego plonu, potwierdzonego badaniami przeprowadzanymi przez Coboru oraz badaniami firmowymi Rakt, jest wysoka mrozoodporność oraz tolerancja na podstawowe choroby występujące w rzepaku, a przede wszystkim na bardzo groźną chorobę, jaką jest wirus żółtaczki rzepy oraz odporność, wysoka tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych. A na jakich stanowiskach sprawdzi się odmiana RGT Jacuzzi? Odmiana RGT Jacuzzi doskonale sprawdziła się na słabych stanowiskach w trudnych zeszłorocznych warunkach. Mamy nadzieję, że w tym sezonie wegetacyjnym RGT Jacuzzi pokaże swoje wysokie potencjał plonowania, gdyż warunki są na tę chwilę bardzo sprzyjające w uprawie rzepaku ozimego, a rośliny po ciepłej zimie były w dobrej kondycji i zdrowotności. Odmiana przeszła kwitnienie bez żadnych strat, gdyż mamy zawiązane wszystkie łuszczyny na roślinie. Odmiana RGT Jacuzzi charakteryzuje się krótkimi, prostymi łuszczynami, dzięki czemu mamy zwiększoną odporność na osypywanie się łuszczyn. Dzięki takiej budowie łuszczyny odmiana ma bardzo wysoki MTZ, czyli masę 1000 ziaren i nadaje się do opóźnionego zbioru. Jaka jest pana zdaniem najważniejsza cecha odmiany RGT Jacuzzi? Najważniejszą cechą tej odmiany, która przekłada się na wysoki plon, jest zdrowotność od siewu do zbioru. Panie Grzegorzu, dziękujemy bardzo za odpowiedzi, a Państwa zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy Agrotechnika, która jest wyłącznym dystrybutorem odmiany RGT Jacuzzi w Polsce.